Witam po raz kolejny dziś kolejny filmik instruktażowy. Wiele osób zapomina o, o bardzo ważnej czynności, jak czyszczenie właśnie retorty, ale od spodu. Tam mamy takie śrubeczki, które musimy odkręcić i, i żeby wyczyścić ten popiół, bo jednak on się nam tam przedostaje w te kanały wentylacyjne. Ale od czego musimy zacząć? Co nam będzie potrzebne, żebyśmy zaczęli? No przede wszystkim jakiś silikon. Silikon może być kominkowy, taki do 1500 stopni, jak ja mam, lub czerwony do 300, też w zupełności w tym przypadku nam wystarczy. Jakieś nożyki, e, śrubokręty, kombinerki się przydadzą, latareczka oczywiście. No i zestaw jakichś narzędzi, tak jak tu w moim przypadku widzicie, e, też, się, też się przyda. Jak z tego co pamiętam, jest tam na kluczych, co prawda dziesiątkę, e, ale mówię, zestaw, zestaw narzędzi nam nie będzie na pewno przeszkadzał, a, a tylko się przyda. Od czego musimy tak naprawdę? Zacząć. No, wartałoby jednak w kociołku wygasić. No, tak jak już wspomniałem, wartałoby właśnie w kociołku wygasić, żeby, żeby się tam nie poparzyć, bo jednak to wszystko gorące jest. Co, co najlepiej zrobić? No ja to sobie zrobię, na właśnie, tak jak zobaczycie, rozpalanie, bo to jest najprościej w tym przypadku. Bierzemy sobie paliwo na zero, żeby nam nie podawał. I tutaj mamy w tym momencie wentylator na 100%. I to sobie zapisujemy, wychodzimy i zostawiamy w tym momencie tak kociołek. Eee, on nam wypali to, co ma na retorcie, eee, wystudzi po części, bo wiadomo wiatr nam wystudzi całą koronę, eee, wystudzi cały palnik eee, i tak naprawdę za. za Kilka godzin, jak już wygasimy, możemy się wziąć do pracy. Ale to mówię, zobaczymy za chwilę. Tak naprawdę, o czym mówię, bo, bo mówię, wielu z Was zapomina lub nawet nie wie, że, że powinno to się czyścić. Ja to robię około 4 do 6 razy w roku, jednak, żeby, żeby te kanały były czyste. Ale to mówię, zaraz zobaczymy. Jak widzimy, palnik już jest wygaszony, wystudzony. To możemy przejść do, do dalszych czynności. Ja on zaraz pokażę, o których śrubeczkach. Ja mówię w moim przypadku, oczywiście, w kotle malina. O, jak możemy sobie zobaczyć, jest tu jedna śrubeczka, i tu jest druga śrubka. Te śrubki musimy odkręcić, i tu mamy taką klapkę. O, to cała jest klapka. Eee, I to nam zejdzie, i tak naprawdę tam mamy prawdopodobnie bardzo dużo popiołu. Mówię, ja to robię około 5-6 razy właśnie w roku, e, czyszczę to. Dobra, ja sobie przejdę do samego odkręcania i zobaczymy dalej, jak to będzie wyglądać. Ok, jak widzimy, śrubki mamy już odkręcone. Teraz trzeba ten dekielek, e, co tu jest, właśnie to całe zdjąć. I tu nam się wysypie dość sporo tego popiołu. E, tak jak mówię, nożyk, właśnie do czego potrzebny. Tu możemy sobie to naciąć, bo tu jest już na silikon. O, możemy zobaczyć. Jest to wszystko na silikon dane żeby było szczelne, bo nam by powietrze po prostu za iść do retorty szłoby nam niestety, ale w o, do samego nadu by nam wypadało. Dobra, ja sobie troszkę tutaj pomogę. O, o jak widzimy, do, czym lepiej wklejone, tym tak naprawdę szczelniejsze i lepsze. Dobra. Możemy teraz naciąć sobie tutaj ten silikon. I o, po całości, żeby nam łatwo wyszło. Najlepiej wziąć jakieś ze dwa śrubokręty. O, jak widzimy, nacięliśmy i nam łatwo to odejdzie. Zaraz zobaczymy. O, jak widzicie, popioł bardzo dużo. E, który, który nam by przeszkadzał e, no, w tym, w, w powietrze, żeby nam dochodziło po prostu do, do samego palnika. No dobra, tak więc jak widzimy, warto jest tu ze środka jeszcze o, wygrzebać, bo jest go tam dość sporo. Możemy włożyć rękę, czy, czy, czy mówię, jeśli mamy odkurzacz i to wszystko wybrać. E, tam powinno być czysto, i wtedy mamy te kanały wentylacyjne drożne. Mówię ja to robię około 6 razy w roku. Dobra, widzimy się za chwilę. Ja to sobie wszystko powygarniam i pokażę, co dalej. Dobra, ja już w środku mam tam wyczyszczone ten cały popiór wybra popiół wybrany. To teraz by wartało właśnie wyczyścić ten silikon stary, który tutaj jest w koło. I pod spodem, którą mamy tam pod retortą, właśnie tam o, też jest ten silikon, też go trzeba będzie obczyścić. Nałożyć nowy silikon i tak naprawdę wtedy, wtedy możemy poskręcać wszystko do kupy i odczekać tam godzinkę, półtorej, żeby ten silikon nam wysechł i rozpalamy z powrotem w kociołku. Mówię, cała operacja samego czyszczenia to jest maksymalnie godzina czasu nam potrzebna, no ale musimy, tak jak wspomniałem, wygasić ten kociołek, odczekać, żeby on wystygł, bo jednak wszystko jest gorące, rozgrzane. Tak więc mówię, ale warto to robić dość często. Dzięki temu mówię, mamy, mamy też sprawny ten układ wentylacyjny na powietrzania tego palnika. I, i, I tak jak wspominam, dobra, ja się biorę do obczyszczania właśnie tego. I tak naprawdę zobaczymy się za sekundkę. No dobra, ja już mam to wszystko wyczyszczone. Od spodu, właśnie palnik też jest wyczyszczony. To teraz co? Nakładamy właśnie nowy silikon. I przykładamy wszystko z powrotem, odczekamy tą godzinkę i będziemy mogli rozpalać. Ja to robię na czerwony silikon, tak jak to było. Wcześniej oryginalnie było to robione na kominkowy, ten 1500, ale tutaj takiej temperatury nie mamy, tak więc nie ma, nie ma potrzeby właśnie tamtego stresować. Retortę też jak będę pokazywał, jak wkleić, no to tam już stosuję ja właśnie ten kominkowy 1500. Dobra, no to cóż, tutaj jedziemy tak naprawdę i sobie w koło, tak. Musimy sobie akurat no, ten otwór zalepić na silikon. I tak naprawdę jedziemy w koło i zobaczymy, jak dalej. Dobra, silikon mamy nałożony. Teraz musimy sobie, tak jak wspomniałem, wziąć te śrubeczki, które tam były wcześniej. No i cóż, skręcić wszystko do kupy, tak? Tyle nam zostaje. To wszystko przykładamy z powrotem tam, gdzie, gdzie było. No i mówię, tyle na nasza robota. Tak naprawdę zaraz się zobaczymy, ja sobie to przykręcę z powrotem i, i będziemy wiadomo, mówię, będziemy mogli w zasadzie już rozpalać za jakąś godzinkę. No dobra, bierzemy sobie z powrotem klucz, mamy przyłożone, złapane delikatnie śrubkami, teraz klucz i musimy to wszystko z powrotem sobie skręcić tak jak było. No i dobra. Ten silikon nam ładnie wypłynie, pouszczelnia wszystkie zakamarki, żeby nam powietrze się nie wydostawało. Dobra, z drugiej strony Opa, możemy troszkę palcami jeszcze dokręcić, bo nam dojdzie. I wtedy sobie kluczem. Dobra. Dobra, dokręcamy zaraz. I nam ten silikon cały. O, praktycznie można powiedzieć, że wypłynie e, po brzegi. I wtedy mamy, mówię, uszczelnioną pokrywę. O, troszkę z tej. Troszkę z tej na przemian, żeby nie z jednej do końca. No i dobra, jak widzimy, silikon nam tutaj wypłynął eee, i mówię to, mówię to, więcej damy, to nic nam nie zaszkodzi, byle nie za mało, żeby nam tu powietrze nie uciekało. No bo wtedy nie będzie nam dmuchać w koronę, w retortę, tylko by nam dmuchało tutaj od spodu. O. No ja sobie zaraz wyczyszczę jeszcze kociołek eee, i możemy rozpalać. No dobra, mamy kociołek wyczyszczony, możemy w zasadzie rozpalać. Tak więc, takie podsumowanie: mówię, ja akurat czyszczę właśnie tu od spodu ten palnik z tego popiołu raz na. na mówię, raz. Sześć razy w ciągu roku, cztery. No zależy, tak naprawdę, jak kto tam ma ochotę. Mówię, jak ma ktoś czas, no to można, można częściej, na pewno to nie zaszkodzi. Też jeszcze m, pokażę w innym filmiku, jak retortę tutaj uszczelnić, ale to już mówię, też osobny filmik będzie na ten temat. Co, gdzie i jak. Tak jak widzieliście, wszystko już wyschło, mogę sobie rozpalać. Mówię, potrzebna nam jest około godzinka czasu na samą. Jakby tutaj robotę, a, a tak naprawdę mówię: no i wystudzić kociołek, żeby jednak się nie poparzyć, bo tam no, dość ciepłe to wszystko może być. Na dzisiaj myślę, że tyle, taki krótki filmik nagrany. Widzimy się następnym razem. Cześć!